Ostatnie kilka tygodni, jak sami pewnie zdążyliście zauważyć, były dosyć szalone w moim życiu, ale ten rozdział mam już za sobą. No i co się działo przez ostatnie kilka tygodni? Jedną z rzeczy było to, że byłem w Manili odebrać paszport. Kilka dni tam spędziłem, byłem bardzo miło zaskoczony tym, jak panowie z ambasady mnie kulturalnie, miło i przyjacielsko obsłużyli. Dziękuję za to, pełen profesjonalizm. To jest okolica, w której jest polska ambasada na Filipinach. To nie jest dokładnie ten budynek, bo już wyszedłem i próbuję złapać taksówkę, ale chciałem podziękować panom w ambasadzie za to, że byli bardzo mili i zgodzili się również na to, żeby przełożyć wizytę o 2 godziny wcześniej, co mi ułatwi powrót do domu na czas. Dziękuję serdecznie. No i co takiego jeszcze się działo? A to zobaczycie wszystko w tym odcinku. Teraz idziemy na plażę celebrować wybudowanie nowej łodzi, tak jak to robią ludzie z plemienia Badział, kiedy wybudują nową łódź. Jadą, jedzą, piją, znaczy jadą na plażę, płyną na plażę tą łodzią i tam celebrują wybudowanie nowej łodzi, dzięki czemu wierzą w to, że będzie błogosławieństwo i że połowy ryb będą udane i że siły natury, Bóg, Wszechświat da właśnie dużo ryb. Idziemy celebrować wybudowanie takiej łodzi. Sufit. Muszę uważać na sufit, bo jest bardzo ostry, można się łatwo pociąć. Ale przynajmniej fajne przejście. Muszę się mocno schylać, niestety. Łapa. Zobaczcie, jak fajnie. This is the boat, the blue one, yeah? It's a new boat. Czyli ta niebieska łódka to jest ta, którą tutaj dzisiaj świętują. Już mnie zapraszają na rybę i... Unia, salamat! Na rybę i wódę. Wódy raczej nie skosztuje. Ale to jest ta łódź. Także to jest nasz pierwszy vlog, w którym nie ma dramy. Zrobiliśmy pożegnanie z dramą. Dziękujemy wszystkim za uczestniczenie w 3-odcinkowej telenoweli. I niektórzy stwierdzili, że kanał zszedł całkowicie na psy, bo 3 odcinki. Ponad 400 odcinków nagrałem na tym kanale. I... ludzie po 3 odcinkach, w których faktycznie była drama, no bo przeżywałem akurat dramatyczny czas w swoim życiu, mówią, że unsub, nigdy nie wracam do tego kanału. Polecam wszystkim też unsubskrybować ten kanał. Totalne dno, totalna żenada. No tak, bo pokazuje prawdziwe emocje, prawdziwe życie i faktycznie to, co się dzieje w moim życiu bez udawania. Jestem autentyczny i szczery do bólu. Żenad! How they do that? Babe, maybe you can explain. Now you. What? You know, like I was asking already a few Badjao people how they do that they are always happy, and we still didn't find like the answer that can be satisfying to a person from outside your tribe. What is the reason? Like, maybe you can ask people here, like, what is the reason that Badjao people always happy?
It's like that, if especially if we all together, you know, there's a lot of people. So, as usual, happy. So, basically... So, it's like connections with people, yeah? Yeah. Connections with people, family, friends, foods, spending time together, eating, yeah, celebrating something, yeah? That's the roots of happiness in your tribe, yeah, I guess. Yeah, that's probably actually the roots of happiness during all the people in the world. But Westerners are disconnecting from each other more and more. Probably that's why not so happy. Well, okay. They probably make it have to be happy. Yeah, yeah, yeah. That's their probably unconscious choice. Well, pursuit of career and success, yeah. Yeah. And here people don't even not success. Yeah. We are still happy. Yeah. I guess the measurement of success should be happiness. Happiness, yeah. Happiness is the success. Yes, enjoy. So here you have, guys, connections, family, friends, celebration, it's the key to happiness, according to Bajau people and according to actually a study from some university lately, which I was reading, and they've done a study on that topic and subject, and yeah, connections are the key to happiness, community, communion, tribes. Here you go. Let's zoom in to the guys, what they doing. Oh, this is maximum, cannot see much, but yeah. They basically drinking and eating. They came here by the boat, yeah? My wife is preparing sauce for the for eating mango, yeah? Now sharing. Sharing is caring. So the ingredient of this sauce is shrimp paste. Shrimp paste. Oil. Mm-hmm. But wait, what is that? Vinegar, yeah? Vinegar and soy sauce. Soy sauce. But no vinegar? No vinegar. Water. No vinegar. Okay. To plemię i Filipińczycy też mają taką ciekawą przypadłość jedzenia owoców z solą i różnymi sosami, które są przeważnie niesłodkie, czyli takie trochę słonawe, no tak jak macie w tym przypadku, na przykład to są zmielone krewetki z, no powiedziałem tam z czym są. Ale nie jest to słodkie. I oni tak jedzą kwaśne owoce z takim słonym, czasami rybnym posmakiem sosu. Sir? Dziewczyny idą pływać. Ja nie idę, bo nie mam kąpielówek. Captain Sea Urchins. Represent. So they are going to there. Get the secret. Yes, good luck. Thank you. I'm with you, but from here. Documenting that. Yeah. Good luck. Mamy z
zejście tam do wody. No teraz jest akurat odpływ, dlatego to wygląda tak średnio, ale można zejść sobie tam i pochodzić, poszukać pożywienia. Tak jak tamte ludki teraz pewnie szukają pożywienia. Codziennie dużo ludzi tutaj szuka pożywienia. Oni są, to już wam pokażę. To są oni. Zobaczcie, ile nazbierali tych oysters, to się nazywa, nie wiem jak to się nazywa po polsku, i on tutaj jeszcze myje z drugiej majki. Także praktycznie na śniadanie myślę, że jeszcze co jeszcze mamy tutaj, słodkie ziemniaki się gotują. No i oczywiście ryż, to życie. Czym chata bogata, aczkolwiek w tym przypadku goście w dużej mierze przynieśli swoje własne jedzenie. Także to nie jest tak, że mnie obiadają, jak niektórzy z was piszą w komentarzach. Definitywnie tak nie jest i ja w domu mojej żony, tam w wiosce plemienia Badział, też bardzo często jem ich posiłki. Smacznego. Dziękuję, wzajemnie. Są drugi. To jest typowy sposób jedzenia ludzi z tego plemienia. Praktycznie zawsze jedzą dłońmi. Zawsze mają kilka talerzy, z których każdy bierze coś do jedzenia i nikt nie ma tak naprawdę swojego talerza. Po prostu są miksy takie. Żona czasami ma do mnie delikatne pretensje. Też nie wiem, czy to są pretensje, tylko po prostu chciałaby, żebyśmy częściej jedli razem. Ale jemy razem przeważnie, jak jesteśmy w jej domu na obiedzie lub kolacji lub śniadaniu. A jak tutaj jemy, no to przeważnie ja jem swoje jedzenie, oni jedzą swoje. Nie dlatego, że nie lubię ich jedzenia, ale mam bardzo specyficzną dietę, w której zwracam największą uwagę na zdrowie, na to, żeby składniki były jak najzdrowsze. I dlatego czasami muszę odmówić spożywania ich jedzenia. Nie dlatego, że ich jedzenie jest niezdrowe, bo też często jest zdrowe. Dzisiaj akurat zjadłbym z nimi, ale miałem wcześniej przygotowany posiłek i nie wiedzieliśmy, że przyjdą goście, dlatego z nimi nie jem. A lubię z nimi jeść, lubię tak sobie łapkami pogrzebać w talerzach i w taki bardziej trochę pierwotny, surowy sposób pojeść jedzenia właśnie dłońmi, ryż, sosem, pomieszać tak jak wszyscy. To zbliża bardzo ludzi do siebie, zauważyłem. Odcinek powoli dobiega końca. Jeszcze zanim dojdziemy do końca, to będzie krótka reklama, ale powiem wam, że na końcu będą jeszcze trzy ciekawe ciekawostki. Także zobaczcie to sobie. Jedną z nich będzie, no nieważne, zobaczycie. Teraz chciałem podziękować Grześkowi i firmie Now, która jest sponsorem tego odcinka. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał Ucieczka do Raju, to możecie to zrobić, zakupując gadżety i zegarki na stronie. Link będzie poniżej, tutaj macie reklamę. 50% idzie dla mnie, także każdy, kto lubi mnie i mój projekt, może mnie w ten sposób wesprzeć i wesprzeć ideę życia w chwili obecnej, co jest potrzebne każdemu z nas. Karaoke microphone with a built-in speaker. No mic test. Okay, we're gonna sing. She says it's amazing, so maybe sing amazing song. What amazing? No. It's amazing. I don't know how to sing.
Bardzo ciekawą rzecz zauważyłem, to jest jedna z tych ciekawostek, na Filipinach, że tutaj jest bardzo dużo tandety z Chin, najtańszych produktów, po prostu takich, które w Polsce by zostały wyśmiane i odrzucone, a tutaj oni je kupują i w ogóle oceniają je bardzo dobrze. I na przykład ten mikrofon, który przed chwilą widzieliście, iJane kupiła na Lazadzie za, powiedzmy na polskie, to jest 25 zł i tam było setki ocen, setki po prostu opinii na temat tego mikrofonu od ludzi, którzy go kupili i praktycznie wszystkie były pięciogwiazdkowe, wszystkie gloryfikowały w ogóle ten mikrofon, że jest super, mega, dobra jakość i tak dalej. A tak naprawdę on jest bardzo kiepski i co ciekawe jest to właśnie, że zupełnie inny standard tutaj mają ludzie. W związku z tym, że Filipiny są zalewane chińszczyzną, tymi najbardziej tanimi produktami i ludzie się do tego przyzwyczaili, to po prostu coś jak działa, to już jest dobrze. W tym mikrofonie, co jest śmieszne, był drugi malutki mikrofonek. To nie jest mikrofon taki jak widać tam, to jest cały mikrofon. Tam w tym mikrofonie jest drugi malutki mikrofonik, który lata pomiędzy tym dużym, tą dużą obudową mikrofonu, który powinien być prawdziwym mikrofonem. A moja żona jest zadowolona, no bo działa, słychać, wszystko jest tak jak należy. Kolejna ciekawostka jest taka, że idą święta i dla bardzo wielu osób jest to okazja do tego, żeby zarobić pieniądze. Tutaj ludzie z najbiedniejszych warstw społecznych zawsze przed świętami wychodzą z różnymi instrumentami, często z jakimiś bębenkami albo gitarą i po prostu śpiewają piosenki i ludzie, którzy słuchają tych piosenek, dają im pieniądze. Albo grają na tych instrumentach, czasami nie są to piosenki. To się nazywa caroling. Jest to sposób na to, żeby sobie trochę dorobić dla wielu osób. Często dzieci, które mają po kilka lat, właśnie nawet na kilka tygodni przed świętami wychodzą i już śpiewają. No i na samym początku, to jest kolejna ciekawostka, jak byłem pierwszy raz doświadczałem tego na Filipinach, to w ogóle jak pierwszy raz ktoś mi zrobił ten caroling, to dałem 100 peso, bo mi się wydawało, okej, no fajnie, ktoś zrobił fajne przedstawienie. Ale okazało się, że tego samego dnia jeszcze tych osób przyszło do naszego guesthouse'u ponad 10, to znaczy ponad 10 grup. Więc stwierdziłem, że za każdym razem, jak przychodziła kolejna grupa, dodawałem coraz to mniej pieniędzy, aż doszło do tego, że dawałem po 10 peso, bo się okazało, że codziennie po kilkanaście razy przychodzą ludzie i przed domem lub na mieście śpiewają, więc kilkanaście razy daje się te pieniądze, jeżeli chce się dać oczywiście, dziennie, więc budżet trzeba było trochę ograniczyć i nie dawać tak dużo jak 100 peso za każdym razem. Taki bogaty aż nie jestem. So they are singers? They are singers? But they are singing or not? Before? Never? Never? Oh, you see? Yeah! Merry Christmas! Zobaczcie na to, idziemy do wioski żony i zrobili wszystko z odzyskanych śmieci. Dużo się musieli przy tym napracować. Pani przed chwilą mówiła, przyjdźcie wieczorem, jak będzie ciemno, to zobaczycie. Tu wszystkie te ozdoby są z odzyskanych śmieci. Tam na drzewie też i tutaj też. Shout out!
Troszkę ludzi mnie rozpoznaje, przez to ostatnie wydarzenie też się dołożyło do tego, bo wiralowo poszło na filipińskim TikToku. Mnóstwo ludzi wrzuca. Realia Manili. Mamy materace suszone przy oknie, a tam już mamy drapacze chmury. Gościu jakiś, w ogóle to nie jest traffic enforcement ani żaden policjant, pokazuje ludziom jakieś znaki na środku skrzyżowania. Tutaj takie akcje są dosyć częste.